Chciałbym zacząć od świadectwa z Lublina, które niedawno otrzymałem. Pewnego momentu, nie wiem czy pamiętacie, opowiadałem, że nawrócił się u nas taki pewien sympatyczny pan z Lublina na pewnym nabożeństwie, gdzieś tak półtora miesiąca temu. Później my byliśmy w Lublinie, on był naszym gospodarzem, tak jakby nas tam nocował, karmił. I oto tydzień temu miał zawał. Zawał serca. I dzwoni jego przyjaciółka do nas, że przywiozła go do szpitala z, jak to się nazywa, nieprzytomnego i mówi: pastorze, módl się. I ja pomodliłem się bardzo prostą modlitwą, oddałem tę sytuację Jezusowi i czułem, że podczas tej modlitwy ogarnął mnie pokój. Po prostu pokój. Ja powiedziałem: a teraz idź, módl się, uwielbię Jezusa, módl się w językach, po prostu uwielbię Jezusa. I rozłączyłem się. Później okazało się, że on przeżył i ta pani zadzwoniła do mnie i powiedziała niesamowite świadectwo, bo będąc lekarzem, to ona tak oceniła, mówi: faktycznie on już był martwy. I dwa razy reanimacja, dwa razy zatrzymywało się serce, serce się nie uruchomiało już. Ale mówi, w momencie, kiedy pomodliłeś się, tak jakby stąpił na mnie taki wir spokoju. Taki Boży pokój mnie napełnił. I mówi, rozumiałam, że muszę się martwić, ale mi nie wychodziło. Taki pokój mnie napełnił, że ja po prostu byłam oszołomiona, że taki moment takiego przejścia od strasznego stresu do absolutnego pokoju. I ten człowiek jakby wrócił do życia. Lekarze powiedzieli, że dziwna to rzecz, bo tak wszystko zaczęło funkcjonować, że po 6 dniach wypisali go z tego szpitala. Bóg po prostu przywrócił mu życie, przywrócił akcję serca, przywrócił jakby całe zdrowie, które szatan próbował ukraść. Więc wielka chwała Bogu za to świadectwo. Dajcie Jezusowi chwałę. Dla mnie osobiście to było świadectwo, bo wciąż uczymy się chodzić w łasce Bożej. Kiedyś ja bym modlił się, nie wiem, 2 godziny po to, żeby złamać moc tego przekleństwa, tego ataku serca i tak dalej. A tutaj wszystko się stało po 1 minucie. Po prostu takiego zobaczyłem, jaka jest moc w zaufaniu Jezusowi. Jak tylko jesteś pewien, że jesteś w Jezusie, wszystko zaczyna działać. Nie według naszych sił, nie według naszych starań, tylko według tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Amen. I dzisiaj moim tematem, tak jak zapowiadałem, ja to nazwałem uczynki kontra wiara, albo uczynki wiary, albo jakoś, nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie. Często Duch Święty już w czasie kazania jakby daje nowe myśli, ale tak badałem to słowo pod tym kątem, więc zaczniemy od Rzymian 11:6. My wszyscy wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Nie ma inaczej możliwości się zbawić, prawda? Tak napisane jest w Efezjan 2:8. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. I teraz łaska ma moc, żeby ciebie zbawić z piekła, z ciemności wszelkiej, z chorób, ze śmierci, z zatrzymania serca przez 2 razy. Łaska potrafi cię zbawić. Ta łaska, która została dana przez Jezusa na krzyżu, taką ma moc. Ogólnie odkrywam, łaska ma moc. Jeśli ja jej ufam, ja żyję w pokoju, ja żyję w takim jakby wyluzowaniu wewnętrznym, nie miotam się, a widzę, jak wszystko układa Bóg po swojej myśli. I teraz wracamy do takiego jakby podstawowego. Zacznę od podstaw. Rzymian 11:6. Chcę, żebyśmy zobaczyli, co znaczy łaska. Kiedy łaska działa, a kiedy nie działa. Chcemy wiedzieć, kiedy działa, a kiedy nie działa. Więc poproszę wyświetlić Rzymian 11:6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłoby już łaską. Ten werset mówi nam, że uczynki anulują działanie łaski.
I to jest straszne, bo my jesteśmy nauczeni żyć według tego, co zrobiliśmy. Tak, prawda, jeśli wstałeś rano, to przyszedłeś do pracy. Przyszedłeś do pracy, dostałeś pieniądze i tak dalej. Czyli my wszyscy jesteśmy nauczeni żyć uczynkami. I to jest jakby nasze rytm. Natomiast Boże drogi nie są naszymi drogami. I tutaj my widzimy, że uczynki anulują łaskę. I teraz chciałbym później dojść do tego, w jaki sposób, bo istnieją tak zwane chrześcijańskie uczynki, tak, ewangelizacja, modlitwa i tak dalej, i tak dalej. Nie o tym mówimy. Nawet jeśli mówimy o takich rzeczach jak ewangelizacja i tak dalej, to tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać dużo, dużo później. Może z 10 kazań trzeba zbudować na tym wersecie i jedno na tym, co robić. Rozumiecie? Więc wszyscy powinniśmy złapać tę wizję i tę myśl i zrozumieć, że uczynki anulują działanie łaski. I to jest fundamentalna prawda, na której powinniśmy zbudować swoją wiarę. Bo tak jest napisane, tak? A jeszcze z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłoby łaską. I więc dodawanie uczynków pozbawia łaskę mocy. Ona przestaje mieć moc. Więc definicją łaski, tutaj możemy taką definicję zbudować, że łaska to jest wtedy, kiedy jest zero uczynków z Twojej strony. Wszystko, co w Tobie jest, to jest wiara w Jego doskonałe dzieło krzyża, w Jego ofiarę na krzyżu. I to jest taka jakby definicja na wstępie. Rzymian, 4:3-4. Zobaczmy dalej. Zbudujmy takie pewny fundament tego, czym jest łaska. Jeszcze raz. 4:3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie uważa się za łaskę. Nie uważa się za łaskę, lecz za należność. I 5. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I teraz o Abrahamie. Uwierzył Abraham Bogu i to mu poczytano zostało za sprawiedliwość. Czyli Abraham, który wcale nie był taki świętoszkowaty, uwierzył Bogu i ten mało świętoszkowaty Pan zaczął przez Boga być widziany jako sprawiedliwy. Jego drogi nie są naszymi drogami. I teraz, dlaczego ja tak brzydko powiedziałem o Abrahamie, mało świętoszkowaty Pan? Bo jeśli będziemy czytać uważnie historię Abrahama, to zobaczymy, ile rzeczy on takich niesamowitych i śmiesznych robił. Na przykład przyjechał do Egiptu, król Egiptu zobaczył, że żona Abrahama jest piękna i powiedział, chcę tę kobietę. A Abraham, bojąc się, żeby nie zostać zabitym, dogadał się z Sarą, powiedział, powiedz mu, że jesteś moją siostrą i cię wypożyczę faraonowi. I tak zrobił. I jeszcze za to dostał kasę. Więc bał się o śmierć. Natomiast wyobraźcie sobie, gdybym ja wypożyczył swoją żonę komuś, ja nie muszę bać się faraona, to mnie by moja żona zabiła. Albo nie, Darku, a ciebie by twoje zabiła, nie? Gdybyś chciał wypożyczyć swoją żonę. Za kasę w dodatku. Nawet by wytłumaczenie, że słuchaj, mamy na nowy samochód. Przynajmniej. Więc jeśli oceniać Abrahama w takich jakby w 10 przykazaniach, to on naprawdę nie zasługuje na miano bycia sprawiedliwym. Po pierwsze kłamał, po drugie uprawiał sutenerstwo, był jakby promował nierząd i tak dalej. Więc jakby ta postać nam przybliża, jaka jest moc wiary. Jeszcze raz czytamy, bo co mówi Pismo, 3 werset? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czyli łaska zaczyna się w momencie, kiedy po prostu wierzysz Bogu. Siedzisz, nic nie robisz i wierzysz. I nagle ta wiara Bogu zaczyna w tobie wszystko zmieniać. Po pierwsze, czyni ciebie sprawiedliwym. A my wiemy, że ten, który jest sprawiedliwy, to Bóg mu błogosławi we wszystkim. 4. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę,
lecz za należność. I teraz zwróćcie uwagę na ten werset. Uczynkowość czyni relację z Bogiem jak z szefem, a nie z ojcem. Bo jeśli czynisz, ty przychodzisz do Niego tak jakby po pensję. Słuchaj, przepracowałem dziś w tym tygodniu powiedzmy 30 godzin, to mi się należy teraz to, to i to. I ty przestajesz traktować Boga jako ojca, On zaczyna być twoim szefem. I relacje między tobą a Bogiem przestają być relacją syn, ojciec, dziecko, ojciec. My przestajemy być dziećmi Bożymi. I to jest straszne, ponieważ kiedy Bóg zaczyna być dla nas bossem, to wszystko zaczyna iść inaczej. Nasze życie zaczyna być takim nieustającą próbą zarabiania na Bożą przychylność. Ty przestajesz żyć w wolności, ty zaczynasz być niewolnikiem jakby kupowania Bożej przychylności uczynkami, staraniami się i tak dalej. Ale Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy wszystko to otrzymywaliśmy przez łaskę, tak jak normalnie relacje ojciec-dziecko. Więc jest pytanie, co jest lepsze? Zapracować na błogosławieństwo, czy przyjąć błogosławieństwo? Zapracować, czy przyjąć? Przyjąć. Więc Abraham uwierzył i to mu poczytane za błogosławieństwo. Werset 5. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I werset 5. Logika nakazywałaby, żeby żeby usprawiedliwienie było dawane pobożnemu. Jesteś pobożny, masz usprawiedliwienie. Ach, jaki święty sąsiad. Albo ach, jaki święty ten pastor. I ponieważ widzimy, że ktoś jest pobożny, nasze myślenie mówi, jemu należy się usprawiedliwienie. Natomiast Biblia mówi, że jeśli ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy. Więc z jednej strony są uczynki, z drugiej strony jest wiara. Więc jeśli my próbujemy łączyć wiarę i uczynki, my pozbawiamy mocy i jednego, i drugiego. I wtedy nawet Bóg ma zamieszanie. Nie wiem, jak ciebie jakby błogosławić, na podstawie twoich uczynków, czy na podstawie twojej wiary. Ale ponieważ uczynki anulują łaskę, to wtedy wiara twoja nie otrzymuje nic od Boga. Ty nic nie możesz, ty możesz modlić się, możesz pościć, możesz chodzić na pielgrzymki do Rzymu i z powrotem i tak 10 razy do roku i nic to nie pomoże, ponieważ Bóg i przez Boga i od Boga wszystko przychodzi tylko i wyłącznie przez wiarę. Relacja z Bogiem jest przez wiarę, dlatego On dał nam łaskę i wiara, którą masz, ta wiara, którą ty masz, jest też z łaski. Czy ty jej nawet nie możesz otrzymać, tak po prostu wyprodukować, powiedzieć, mam wiarę, amen. Ta wiara przychodzi tylko od Boga. Więc uczynki i wiara, albo uczynki i łaska są sprzeczne ze sobą. Tego się nie da łączyć i naszym zadaniem jest nauczyć się żyć wiarą, po prostu wierzyć w doskonałą ofiarę krzyża, wierzyć w Jezusa, wierzyć w to, co On zrobił dla nas. I kiedy my wierzymy, to wtedy Bóg i Boże działanie jest w nas. I teraz bardzo dotknęła mnie myśl, znaczy nie myśl, tylko słowo, hebrajskie słowo wiara, bo hebrajsku wiara to jest słowo emuna. W języku hebrajskim słowa są budowane na podstawie jakby współgłosek. Jest dwie współgłoski, M i N, myny. Emuna, myny, dwie współgłoski. I od słowa myny, emuna, wiara hebrajskiego pochodzi inne hebrajskie słowo amen. Kiedy mówimy amen, de facto to po hebrajsku oznacza wierzę. I dlatego non-stop my w Biblii widzimy amen, amen, amen. Dlaczego się mówi amen? W ten sposób ktoś ogłasza wierzę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy ogłaszasz, że wierzysz w coś, to oznacza, że w tym samym momencie to, w co wierzysz, zaczyna działać w twoim życiu. Więc dlatego łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I wy odpowiadacie?
Niektórzy wierzą, niektórzy przemilczeli, więc okej, słuchamy dalej. I teraz słowo hebrajskie emuna, wiara, oznacza wierne trwanie przy kimś. To nie znaczy, że ty masz mocne przekonanie w czymś, że jesteś przekonany w czymś, tylko ty możesz mieć wątpliwości, ale mimo wątpliwości ty trwasz przy Bogu i to jest nazwane wiarą. Ty możesz mieć setki wątpliwości. Oj, nie wiem, będę uzdrowiony, czy nie będę uzdrowiony. Uda mi się, czy nie uda się. Ojejku, znów źle wierzę, to na pewno Bóg mnie nie pobłogosławi, na pewno Bóg mi nie odpowie na moją modlitwę, bo jakoś dzisiaj kiepsko mi jest z tą wiarą. I my myślimy, że przez to, że kiepsko dzisiaj mi się wierzy, to ja czegoś nie otrzymam. I to jest nieprawda. Ponieważ wiara to jest wierne trwanie przy kimś. Ja po prostu trwam przy Jezusie, nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu, nie rozumiem, dlaczego tak się potoczyły rzeczy. Możliwe, że dzisiaj mam największe zachwiania wiary i w ogóle prawie, że nie wierzę. No wierzę, tak, Jezu, wierzę, że Ty jesteś i nawet to, co tu jest napisane, nawet mi tam jakoś w głowie się układa. Ale jeśli wciąż trwasz przy Jezusie, to jest wiara, na podstawie której Bóg będzie działał w Twoim życiu. I to jest piękne i to jest łaska. Amen? Tak? I teraz idziemy do Jakuba 2. Teraz zrozumieliśmy, że łaska jest wtedy, kiedy nic nie robisz. Wtedy łaska jest łaską. Kiedy nic nie robisz, wtedy łaska jest łaską. Więc w domu warto te dwa wersety z Rzymian jeszcze raz poczytać i przeanalizować, przestudiować, jakby wgryźć się w to. Bo nasz cielesny umysł będzie walczył z tym. Nasze cielesne przekonania walczą z tym. My nie możemy tego przyjąć. I co, muszę być takim nierobem, takim leniem? Nie. Nie o to chodzi. Pozwól, żeby najpierw w tobie umocniła się łaska. Tak? Nie mówimy teraz o nieróbstwie. W momencie, kiedy łaska w tobie zadziała, ty przestaniesz być nierobem. Więc Jakuba 2 i werset 14. To, co teraz przeczytamy z Jakuba, wygląda na to, że ono całkowicie sprzeczne jest z tym, co przeczytaliśmy wcześniej. I już tydzień temu od tego zacząłem. Od pierwszego wersetu, nie, od 14, przepraszam. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Prawda? Totalne przeciwieństwo tego, co przeczytaliśmy wcześniej. I bardzo często ludzie, którzy atakują łaskę Pana Jezusa, biorą właśnie te fragmenty z Jakuba. Marcin Luther chciał list Jakuba wyłączyć z kanonu biblijnego. On myślał i on uważał, że to nie jest kanoniczne, że to jest przypadkowo trafione, przypadkowo ten list trafił do Biblii i go trzeba jakby całkowicie wymazać. Czytamy dalej. I teraz 15-16 werset. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodzieć i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taka wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Teraz 15-16 werset tłumaczą nam jakby logikę, on pokazuje logikę, bo tu nie chodzi teraz o uczynki wiary, tylko on mówi, że nielogicznym jest zobaczyć nagich ludzi, odesłać ich i powiedzieć, a idźcie się grzać. To jest nielogiczne w ogóle powiedzenie i on to przytacza jako powiedzenie, że tak to nie działa, więc mówi, tak samo wiara bez uczynków jest martwa. I teraz tutaj z tego fragmentu zaraz zobaczymy, że wiara i uczynki działają tak, że w pewnym momencie, jeśli ty jesteś napełniony właściwą wiarą i łaską, to w twoim życiu będą uczynki, tak zwane uczynki wiary. I my do nich zaraz dojdziemy. Werset 18. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Ulubiony werset legalistów. 20
Chcesz przeto poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I teraz po tym następuje werset 21, w którym jest opisany pierwszy uczynek wiary, który wymienia apostoł Jakub. Mówi tak: czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Więc przykład dosyć taki mocny, bo tutaj nie chodzi ani o uczynek modlitewny, ani o uczynek badania, że ktoś studiował Biblię przez 30 lat, tylko tu chodzi o dość mocny uczynek próby zabójstwa własnego syna. I między decyzją zabić Izaaka, a tym momentem, kiedy Abraham uwierzył, różni badacze pisma różnie nazywają, ale minęło około 30 albo 40 lat. Czyli pierwszy uczynek wiary Abrahama zjawiał się po 40 latach. I o co chodzi? Jak go zrozumieć? Abraham długo oczekiwał na Izaaka. To było, tak powiedzmy, z 25 lat oczekiwania. Od momentu, kiedy spotkał Boga, rozmawiał z nim. Izaak mu się urodził po 20 paru latach. I w momencie, kiedy dziecko przyszło, w tamtych czasach to była nadzieja na przyszłość. To była dla tamtych ludów, dzieci byli zabezpieczeniem starości. Więc Izaak nie tylko był radością Abrahama, ale też to Izaak był jego jakby przyszłością finansową, przyszłością, powiedzmy, emerytalną, przyszłością medyczną. Kiedy już by nie mógł sam sobie na przykład nalać wody ze studni i tak dalej, Izaak był jego przyszłością. I nagle Bóg mówi: ofiaruj mi swojego syna. I to jest symbol oddania czegoś bardzo, bardzo cennego. I wszyscy my kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy wiara od ciebie jakby będzie wymagała oddać coś cennego, ale tak naprawdę to cenne nie zostało wcale mu zabrane. Tylko tutaj chodziło o gotowość. Ta gotowość zrezygnowania z czegoś, co jest cenne, co jest bardzo, bardzo ważne. O gotowość poświęcenia czegoś. I tak jak mówiłem tydzień temu, że kiedy ja studiowałem na teologii katolickiej i na 5 roku zacząłem głosić Ewangelię bardzo radykalnie i tam prawie że Kościół zaczął się tworzyć już, to mój dziekan powiedział: albo ty przestajesz swoje działalności, albo wykluczamy cię ze studiów. I byłem po egzaminie ex universe teologia. To jest egzamin, który jest bardzo ważnym egzaminem, który jest egzaminem, który oznacza, że jesteś teologiem katolickim. Musiałem z tego zrezygnować, bo powiedziałem sobie: ja nie mogę iść przeciwko swoim przekonaniom. Ja chcę głosić Jezusa. Więc oni mnie na parę miesięcy przed magisterką nie dopuścili do egzaminu i po prostu wyrzucili ze studiów. Dla mnie to też był swego rodzaju Izaak. Dla kogoś na przykład, pamiętacie taką historię w Ewangelii Jana, kiedy do Jezusa przychodzą Grecy i mówią: chcemy widzieć Jezusa, a Jezus mówi: jeśli ziarko gorczyczne nie obumrze, pojedynczym ziarkiem zostaje. I nauczę ich o tym, że trzeba obumrzeć. A z czego? Ci Grecy mieli jakby taką połączenie dwóch rzeczy. Mieli w sobie połączenie religii uczynków i filozofii greckiej. I on mówi: tak naprawdę wy musicie zrezygnować i z jednego, i z drugiego, żeby Bóg mógł was napełnić i użyć was. Więc taka rezygnacja z takiego własnego, nieraz własnych ukochanych rzeczy, własnych pragnień powoduje, że w tobie rodzi się wiara. W tobie, znaczy nie rodzi się wiara, tylko te uczynki są świadectwem, że w tobie jest Boża wiara, że w tobie działa łaska, że ty jesteś w mocy, ty masz moc zrezygnować ze wszystkiego. Masz moc, która nie wynika z ciebie,
tylko wynika z Boga i wynika z Jego łaski, która jest Ci dana. Więc uczynki wiary to jest symbol tego, że masz ducha łaski w sobie i możesz zrezygnować z czegoś, co jest dla Ciebie cenne. Później 25 werset mówi tak. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? I teraz następny przykład uczynków. Rahab to jest kobieta, która, no jak widzimy, była nierządnicą, czyli prostytutką. I jeśli przeczytamy Jozue, to w Jozue jest napisane, że ona mówi Izraelitom, którzy do niej przyszli, że ona jest świadkiem, albo nie świadkiem, tylko słyszała, jakie Bóg czynił rzeczy. Jak otworzył Morze Czerwone, jak przeprowadził wszystkich przez suchą nogą przez Morze Czerwone. I ona, czy to wydarzyło się 40 lat temu, ona słyszała o tym i jej serce już było przy Bogu. Ona uwierzyła w Boga Izraela i dlatego ten uczynek wiary też był po 40 latach, jakby wierzenia. Taki uczynek wiary mieli większość apostołów, którzy zostali zamordowani dla Jezusa. Taki uczynkiem wiary był uczynek Szczepana, który nie bał się pójść na śmierć i głosił wobec Żydów Ewangelię i został zamordowany. Czyli w pewnym momencie niektórzy z nas będą mogli złożyć coś w ofierze, ale tak naprawdę nie musimy. Że te uczynki wiary, dla niektórych z was uczynkiem wiary może być zwyczajne takie chodzenie regularne do kościoła. Na przykład uczynek, że wiara mnie tak napełnia, że ja nie mogę siedzieć w domu, ja nie mogę usiedzieć, ja muszę pójść i spotkać się z Bożymi ludźmi. Ja muszę pójść na modlitwę, bo chcę, bo pragnę. Ja nie idę, żeby tylko i wyłącznie otrzymać błogosławieństwo i postawić jakby krzyżyk w swoim dzienniczku, zaliczyłem kościół. To jest uczynek, który wypływa z swojej relacji z Bogiem. Chyba to jest zrozumiałe, prawda? Widzimy, że tu nie chodzi o uczynki wiary, które musimy robić, żeby w nas była wiara, tylko te uczynki wypływają z nas, ponieważ masz wiarę, ponieważ masz łaskę. I nawet jeśli, zobaczcie, i w jednym i w drugim przypadku ten uczynek wiary stał się po 40 mniej więcej latach. Bardzo długo. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi, umiej rozkoszować mną. Bo wśród chrześcijan są różni ludzie. Jedni są działaczami z natury, innych nawet kijem nie zagniesz, nie zapędzisz do działania jakiegokolwiek, więc różni jesteśmy. Ale w ten sposób Bóg mówi, umiej rozkoszować mną. Umiej po prostu zaufać i wierzyć, że jesteś w Nim, a On z Tobą i On będzie Cię zmienił i On będzie działał w nas. I to jest wiara, to jest łaska. Nie dlatego, że coś robimy, nie dlatego, że staramy się, a dlatego, że wierzymy i On w nas działa. Amen. I teraz Rzymian 10 rozdział. Przepraszam, jeszcze Galacjan 3. Galacjan, dziewczyny, Galacjan 3, 7, 10 poproszę. Galacjan 3 rozdział. Tak, nie mogę znaleźć tutaj Galacjan u siebie. Zgubiły się. Tak, siódmy, od siódmego, o, mam. Galacjan 3, 7, 10. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.
bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Widzicie jeszcze raz? Bo wszyscy, 10 werset, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Uczynki zakonu to jest taka mentalność, że jeśli coś zrobię, to tylko wtedy będę błogosławiony. Jeśli wykonam to, to i to, to tylko wtedy Bóg mnie pobłogosławi. To są uczynki zakonu. I on mówi, jeśli ty polegasz na uczynkach zakonu i jesteś pod przekleństwem. Czyli przekleństwo polega na tym, że Bóg zamiast ciebie błogosławić, cofa błogosławieństwo, ponieważ nasze uczynki nigdy nie będą doskonałe. I on będzie patrzył, doskonały Bóg, na niedoskonałego człowieka, patrzył na ciebie i mówił, no nie, wciąż nie jest dobrze. Rozumiecie? Miarka doskonałego Boga i nasza miarka, one się różnią. I nam się będzie wydawało, że ja tak się pomodliłem. Ja tak nazwiązywałem się szatana. A Bóg będzie mówił, wciąż słabiutko. Staraj się lepiej. I to jest przekleństwo. Cokolwiek nie zrobisz, wciąż się nie podoba. Rozumiecie? Doskonały Bóg i my. I dlatego w życie człowieka przychodzi przekleństwo. Jeśli my pokładamy nadzieję w Jezusie i w Jego łasce, to ja po prostu siedzę przed Nim. Nic z tego nie robię, a we mnie jest zaufanie Jezusowi. Ja wiem, że nawet powiem po prostu krótką modlitwę, to gdzieś tam podwójne zatrzymanie serca przestaje być zatrzymane. Nie dlatego, że ja się modliłem wyjątkowo i super uczynek popełniłem, a dlatego, że zaufałem i trwam przy Jezusie. Czy siedzę, czy stoję, czy pracuję, czy w ogródku, czy w sklepie. Jestem przy Jezusie! I to jest uczynek wiary też. Tak, halleluja, chwała Bogu. Więc jeszcze raz 10 werset. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Ja nieraz myślę, że czasem chyba trzeba powiedzieć wprost ludziom, chcecie żyć naprawdę w łasce? Naucz się w ogóle nawet rano się nie pomodlić, a w sercu po prostu powiedzieć Jezu, ufam Tobie i zobaczyć, czy to działa. Oczywiście nie będę takich rzeczy was uczył. Każdy ma swoją drogę do Jezusa i do poznania łaski. My powinniśmy złapać ten duch. Ja wierzę, że ten duch łaski was przeniknie dzisiaj. Więc jeszcze raz. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisane bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego. I otóż, żeby być błogosławionym na podstawie uczynków, musisz być wytrwały w pełnieniu wszystkich uczynków. I nie daj Boże jakaś choroba. I nie daj Boże przeziębienie i coś tam jeszcze. Nie daj Boże, coś ci się zdarzy, że ty nie będziesz mógł trwać w pełnieniu wszystkich uczynków wytrwale. Masz przychlapane. I powiesz, że cały rok, tak się starałem, cały rok mi tak fajnie się wychodziło. Jedne zdarzenie, nie wiem, za dużo pracy, jakieś musisz nagle zastąpić kolegę w pracy, bo tamten zachorował. I jedno po prostu wydarzenie niszczy wysiłek całego roku. Masz przychlapane. Trzeba być głupim, żeby pokładać nadzieję w czynieniu i w uczynkach. Rozumiecie? Jeśli my zaczynamy to widzieć, my zaczynamy rozumieć, że tylko w Jezusie, tylko w Jego łasce mamy zbawienie. Amen. 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 I teraz Rzymian, 10 rozdział. Rzymian 10 rozdział, 5, 6 werset. Teraz zobaczymy, no dobra, a co, jak, bo wiecie co, łaska chce się przejawiać, łaska chce jakoś się przejawiać. Te uczynki łaski, trudno je nazywać uczynkami, bardziej aktami, bo kiedy mówimy o uczynkach i uczynkowości, to jest jakby musimy jednoznacznie powiedzieć, że to jest na przykład złe, to jest cielesne, to jest diabelskie. Diabeł, kiedy chce nas poniżyć, on będzie wpędzał nas w uczynkowość, żeby wprowadzić nas pod przekleństwo. Ale zobaczmy od 5 wersetu Rzymian
10 od 5 wersetu, tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełni zakon, przezeń żyć będzie. To był Mojżesz. On mówił, czyli mentalność taka, jeśli się staram, wszystko robię, wszystko wykonuję, i Biblię poczytam, i pomodlę się, i pomogę chorej babci, i tam jeszcze coś zrobię, i to, co ta książka napisała, jeszcze zrobię, i jeszcze co tamten pastor powiedział, też to zrobię, to wtedy będę żył, wszystko będzie we mnie funkcjonowało. To jest mentalność tych, którzy są w Mojżeszu, tak? Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie, czyli życie w tobie zaczyna być nie dlatego, że ty ufasz Jezusowi i łaska ciebie napełnia, a dlatego, że ty się starasz i coś robisz, dlatego żyjesz, niby tak oni myślą. I teraz następny werset, 6. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, czyli to, co z łaski przychodzi, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół i dalej. 7. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. O co chodzi w tych dwóch dziwnych wersetach? Szybko mu wytłumaczę. W tych wersetach chodzi o to, że Żydzi, którzy słuchali Pawła, mówili tak mniej więcej. Oni mówili, no dobra, mówisz o tym Chrystusie. No tak, niech będzie, że Chrystus. Ale On przyszedł i poszedł. Nie ma Chrystusa. Jak teraz zrobić tak, żeby Chrystus przyszedł i nam w tym wszystkim pomagał? Kiedy mówisz, nie trzeba zakonu, zakon wypełnić, nie trzeba w tym żyć. Jak zrobić, żeby ten Chrystus przyszedł i nam pomagał? No jak? Jak? Kto pójdzie do nieba i Chrystusa sprowadzi, powie, Chryste, puk, puk, nie śpisz tam, potrzebuję pomocy. Albo jeśli nawet tam w piekle urządził masakrę szatanowi, to kto tam wstąpi i powie, halo, puk, puk, Chryste, zapraszamy Cię. Kto to zrobi? Oni go tak pytali. Pytali, jak zrobić, żeby ten Chrystus, o którym nam tak opowiadasz i mówisz, że nie trzeba zakon, nie trzeba prawa, to jak tego Chrystusa ściągnąć? Takie było pytanie i dlatego te dwa wersety są. I odpowiedź brzmi w 8. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. I nagle mówi, że blisko jest Słowo. Po pierwsze wskazuje, że w Słowie my spotykamy Chrystusa, otwierasz Biblię i tam spotykasz Jezusa, od którego wszystko płynie. Czytamy Biblię nie dlatego, żeby pięknie ją poczytać, a dlatego, żeby Jezus z tych stron do Ciebie przemówił i powtórzył, kocham Cię! Albo błogosławię Cię, umarłem za Ciebie, otwieramy, czytamy i już jest blisko, tak? I dalej, 9 werset, nagle mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli co mówi Słowo? Ono mówi, że faktycznie w każdej życiowej sytuacji ktoś chory, ktoś umiera, ktoś ma niepowodzenie, ktoś ma to i tamto. Co robić? Jak się modlić, pastorze? Pytają nieraz młodzi wierzący, jak się modlić? Tu jest odpowiedź. Stojąc w obliczu trudnej sytuacji i kiedy w twojej głowie jest po prostu zakręcona sytuacja, ty nie wiesz jak robić, co począć. Po prostu mówisz wobec tej sytuacji, Jezus jest Panem. I ogłaszasz panowanie Jezusa nad tą konkretną sytuacją. I w tym momencie duch łaski zaczyna działać przeciwko całemu diabelstwu, które idzie przeciwko tobie. Innymi słowy, można powiedzieć tak. Pamiętacie, Bóg też mówił, kiedy jest napisane, że nad ziemią zapanowała ciemność, tak, i była ciemność, i Bóg widział ciemność, to co Bóg, jak Bóg zareagował na ciemność, którą zobaczył? Co On tam później powiedział? Ktoś pamięta? On powiedział, niech będzie światłość albo jasność, tak? Czyli widząc ciemność, on powiedział, światło! I stało się światło. Więc my bierzemy Bożą cechę i robimy ją częścią nas. My, na przykład, gdyby Bóg zobaczył ciemność i powiedziałby do archanioła Michała, ty, ciemno. I wtedy, gdyby on tak powiedział, to nagle stałoby się jeszcze ciemniej. Tak? Bo to, co on powiedział, to się działo. I wtedy, kiedyby on powiedział, jejku, Michale, to jeszcze jest ciemniej. I nagle znów stało się ciemno. Tylko Bóg, widząc ciemność, powiedział, niech będzie jasność! Czyli my zachowujemy się w ten sam sposób. Jest w głowie ciemność, jesteś pod atakiem, jesteś w zamieszaniu.
ogłaszaj Bożą prawdę. Po prostu jak król, ogłaszaj Bożą prawdę. Mów, tak, jest ciemność w moim życiu, a ja mówię światło. Ja wierzę Jezusowi, który jest światłością świata. Ja podążam za tym Jezusem. On jest światłością. Ja mówię światło na tę sytuację mojego życia. Amen. Więc, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że wzbudził Go Bóg z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Dochodzimy do momentu, że ludzie wiary, ludzie łaski powinni na ustach nieść słowo łaski. Kiedy wypowiadasz słowo łaski, kiedy wypowiadasz zwycięstwo, kiedy wypowiadasz to, co jest w Bogu, to, co my widzimy w Biblii, kiedy chcesz, żeby ta ciemność przestała być ciemnością, mów wbrew. Mów inaczej niż to, co widzisz. Mów przeciwko ciemności. Mów przeciwko mocom ciemności. Mów tak, jakby powiedział Bóg. On by nie powiedział, ale ciemno. On by powiedział, jasność. Powiedział, jasność. I jasność się stała. Więc co widzimy? Wiara nie czyni, a wiara mówi. Oczywiście można nazwać mówienie uczynkiem wiary. Znaczy, można, przepraszam, w ogóle uczynkiem, ale nie, to nie wchodzi pod zakres uczynkowości, że ktoś, uczynkowość to jest jakby pokładanie nadziei w tym, że ty robisz jakieś akty i wtedy coś się zmienia. My mówimy i jakby bierzemy Boży autorytet, wkładamy sobie w usta Boży autorytet, kiedy mówimy, to widzimy zmianę. Stoimy w Bożym autorytecie, kiedy wypowiadamy słowo. I teraz 1 Koryntian 15 rozdział. Faktycznie wtedy, kiedy, to będzie od pierwszego wersetu, faktycznie kiedy ta pani zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest źle, że jest zawał serca, to ja pamiętam, że ja zawsze w takich sytuacjach po prostu zaczynam ogłaszać. Ogłaszam życie. Ogłaszam światłość. Ja pamiętam, że po prostu modliłem się, dziękuję Ci Jezu za światłość. Dziękuję Ci za życie. Ja nie prosiłem o życie. Ja nie błagałem o życie, bo w Jezusie to wszystko już jest. Rozumiecie? My nie błagamy o to. Modlitwa w ten sposób nie staje się jakby takim wykręcaniem ręki Panu Bogu, który siedzi i czeka. No, słabo błagasz. No, lepiej trochę. No, co to za błaganie? Żadne błaganie. Ja nie kupuję takiego błagania. Błagaj lepiej. To jest chore. Widzieć Boga w ten sposób. Tak naprawdę modlitwa wierzących powinna polegać na tym, że my wiemy, co Jezus zrobił. My jesteśmy przekonani, co Jezus dokonał dla nas. I na podstawie tego przekonania my ogłaszamy i mówimy, jest zmiana. Wszystko musi się zmienić na podstawie tego, co Jezus zrobił. Na podstawie łaski, którą mamy. I teraz 1 Koryntian 15, tak? Może najpierw 10 werset przeczytajmy. Dobrze, 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Tutaj apostoł Paweł opowiada o tym, dlaczego on dokonał tego wszystkiego, czego dokonał. Zbudował bardzo wiele kościołów. Napisał 2/3 Nowego Testamentu. Był kilka razy, prawie że był kamienowany i cierpiał różne katastrofy życiowe. Za każdym razem wracał do działania apostolskiego i nic go po prostu nie mogło złamać. Czyli on mówi, słuchajcie, że takie wariackie życie, taki Chuck Norris ze mnie, gdyby nie łaska, to bym w ogóle nie poradził sobie. Rozumiecie?
że on mówi, to wszystko, co zrobiłem, łaska okazana mi nie było darem, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. I mówi on jakby, on mówi o nich wszystkich, mówi też o innych apostołach, o innych, nie 12 apostołów, tylko innych różnych usługujących, którzy wtedy już głosili prawo. W chrześcijaństwie było dużo apostołów, którzy głosili fałszywą Ewangelię, głosili Ewangelię opartą na żydowskim prawie. I on mówi, ale ja działam daleko więcej niż oni, jakby on jakby patrzy na tych, którzy mówią musisz i on, który mówi nie musisz, on stwierdza, ja i tak więcej robię. Rozumiecie paradoks? O tamtych, którzy głoszą prawo i którzy mówią musisz tamto i później o sobie, który mówi nie musisz, on więcej dokonał rzeczy niż tamci. Paradoks. To jest paradoks. I wiecie co? Ja zauważyłem w swoim życiu podobne rzeczy. Na przykład to, co opowiadałem. Wyrzucili mnie ze studiów później. My mieliśmy trudne rzeczy związane z Kościołem, przejście na różne, jakby nowa teologia, która zmusiła, że Kościół się podzielił, ludzie podchodzili. To wszystko frustruje pastorów. To nie daje jakby radości, ale fajnie. Ja tyle ludzi jakby wykopałem na zbity pysk jak najdalej, ale super. Nie. To tak naprawdę zabiera chęć do takiego, do służby, do życia. Ale służąc Bogu w łasce, zauważyłem, że jest pokój. Wiecie co, ja od dawna, przez te wszystkie lata służby Bogu, nigdy nie chodziłem w takim wewnętrznym pokoju jak teraz. I to zawdzięczam łasce. Chociaż kiedyś, wiecie co, modliłem się chyba najwięcej ze wszystkich polskich pastorów. I nie kłamię wam. Wstawałem o 5 rano i kończyłem modlitwę o 9. Robiłem przerwę na godzinną modlitwę podczas snu, między 3 a 4. Pościłem tam 30 dni raz. Innym razem co miesiąc pościłem 3 dni non-stop. I nigdy nie miałem takiego pokoju jak teraz. Tego nie było, a teraz jest. Więcej powiem, że teraz wcześniej mi mówili i mój biskup osobisty mówił, że Andrzej, weź pójdź gdzieś tam na tę uczelnię, czy na tamtą, czy na WSTS, dokończ studia. Szkoda tych lat. 5 lat studiowałeś, tyle kasy wydaliście jako rodzina, bo za swój koszt studiowałem. Musiałem tam i dorabiać, i mama tam pomagała i tak dalej, więc mówi, skończ. Nie miałem siły. Wyobrażałem sobie, że znów to wszystko zaliczać, chodzić, uczyć się i tak dalej. Nie miałem siły. Po prostu nawet nie miałem siły myśleć o tym, że to mogę w ogóle zrobić. I teraz na przykład, ale w tym roku, we wrześniu, postanowiłem idę kończyć studia. I tutaj zapisałem, że ten WSTS nas, gdzie jesteśmy. I teraz jestem studentem. Mając 49 lat, tak chodzę na zajęcia tutaj i siedzę z takimi małymi różnymi, którzy wiesz, podchodzą do mnie tacy w wieku mojego syna i mówię, no cześć, co tam słychać? Ja mówię, no wiesz, yo, cool. Muszę się dostosować. I oczywiście dalej mi jakby tok taki osobisty i studiuję jakby, zaliczyli mi większość przedmiotów. I mam tam tak naprawdę tylko napisać pracę, a resztę przedmiotów to tak dodatkowo takie nie jest to trudne, ale kiedyś bym nawet nie pomyślał, że mogę to zrobić. Dlaczego teraz to robię? Bo łaska, czuję łaskę. Widzicie? Rozumiecie mnie? Czuję łaskę po prostu w tym pokoju, głosząc łaskę non-stop, ja wiem, co wam daję. Dlatego nie słuchajcie innych różnych sług szatana, którzy powiedzą, łaski nie wystarczy. Buda und Schwista. Nie wystarczy łaski, musisz jeszcze to, to i to. A tak naprawdę, jeśli my zanurzymy się w łaskę w pełni, to w pełni tej łaski właśnie wystarczy. Amen? Wystarczy w pełni. Tylko my musimy napełniać się non-stop. Nasz cielesny umysł chce wszystko przekręcić po swojemu, ale duch chce po swojemu.
I dlatego my powinniśmy cały czas słuchać i umacać. I dlatego powinniśmy być w kościele, gdzie non-stop to jest głoszone, żeby non-stop Ciebie przywracać do porządku dziennego, do normalności, że Ty jesteś w łasce, a nie w uczynkach, bo nasza cielesność nas wpędza w uczynkowość. I wtedy jest źle. Więc nauczmy się żyć w łasce, w pokoju, w odpocznieniu. Aleluja, w odpocznieniu, który jest tylko w Jezusie. I teraz, ale zobaczcie, zanim powiedzieliśmy o 10 wersecie, zobaczmy, co Paweł mówi przed. Od pierwszego wersetu przeczytajmy. To jest niesamowite, co on powiedział. Dzięki czemu łaska w nim działa. Chcecie usłyszeć? Chcecie? Powiedz mu! Dobrze. Tak, nie byłem pewien, czy chcecie. Od pierwszego wersetu. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. Przypominam wam. Czyli zobaczcie, on zwiastował, a mówi, znów wam przypominam. Dlaczego przypominam? Bo zapominamy. Słuchajcie, umysł cielesny to odrzuca zawsze. My skutecznie odrzucamy zasady duchowe. Dlatego ludziom łatwiej jest głosić zasady, prawidła jakieś kroki, zrób to, będziesz miał to. I on mówi, przypominam wam Ewangelię, którą też przyjęliście. I nawet trwacie, mimo że trwasz, przypominam wam, drugi werset, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Zobaczcie, niesamowity drugi szok. Szok! I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Czyli jeśli oni odejdą od tego, jak przyjęli Ewangelię, to ona przestaje im pomagać. Rozumiecie? Odchodzenie w uczynkowość czyni Ewangelię, pozbawia Ewangelię mocy. Odchodzenie w uczynkowość pozbawia Ewangelii mocy. Dlatego krzyż Chrystusa dla Żydów jest, dla Greków jest głupstwem, a dla Żydów, jak tam jest napisane? Zgorszeniem. Dlatego, że Żyd musi robić, żeby Bogu się spodobać. I nagle przychodzi inny Żyd, Paweł mówi, nic nie rób i będziesz się podobał Bogu, tylko wierz w Jezusa. No zgorszyłeś mnie, bracia, tym, co powiedziałeś. Zgorszyłeś normalnie. Chcesz w mordę? Przepraszam, ale to jeszcze jest słabo, bo oni go kamienowali, Pawła, tak? To jest w mordę, to jeszcze, to w ogóle jak pocałunek w porównaniu z kamienowaniem. Więc... I teraz werset trzeci. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, czyli umarł za twoje grzechy i jesteś usprawiedliwiony. Amen. Powiedz amen. Emuna. Dalej, czwarty werset. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Dlaczego non-stop jest o pogrzebie? Jeśli my pamiętamy moje kazanie, ale raczej was nigdy nie ma na Wielkanocy, bo jedziecie do swoich domów, to krzyż, pogrzeb Jezusa wyglądał tak, kiedy niewiasty popatrzyły do grobu, to zobaczyły dwóch aniołów, który siedział jeden tu, czyli u nóg, a drugi przy głowie. I to wyglądało, ten obraz wyglądał jak Arka Przymierza, jak Skrzynia Przymierza w miejscu najświętszym. Dwóch aniołów. Czyli pogrzeb symbolizuje, że ofiara Jezusa i Jego krew została złożona na miejscu najświętszym, na miejscu, jak to się nazywa, przebłagania, na tronie łaski. Więc pogrzeb Jezusa oznacza, że rzeczywiście Jego ofiara została wylana na Arkę Przymierza. Jego krew została tam złożona. Dlatego jest o pogrzebie. Czyli twoje grzechy są nie tylko przebaczone, ale to oznaczało, że kiedy to się stało, arcykapłan wychodził poza zasłony i ogłaszał błogosławieństwo na rok do przodu. Czyli pogrzeb Jezusa też symbolizuje, że ty będziesz błogosławiony na lata do przodu, na lata, na całe życie do przodu. I teraz dalej. Piąty. I że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli, czyli umarli.
Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi, kropka. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż przysiadowałem Kościół Bożym, ale z łaski Boga nagle zaczyna znów tą w kółko o tej łasce ten Paweł. I znów zaczyna o łasce. Na podstawie czego? Na podstawie spotkania się z zmartwychwstałym Jezusem. Jeszcze raz. Zmartwychwstały Jezus wprowadza w twoje życie porządek. Dzisiaj zmartwychwstały Jezus, jeśli ty wierzysz, będzie się objawiał tobie. Łaska polega na tym, ja wierząc w Jezusa wiem, że zmartwychwstały będzie wchodził tam, gdzie jesteś, w twoją ciemność. Tak jak ta pani w Lublinie powiedziała, po modlitwie poczuła, że stanęła w takim wirze, który napełnił ją pokojem. Potem ten wir zniknął i dalej pokój był. W ogóle ta modlitwa odbywała się w samochodzie na głośno mówiący. Ona zadzwoniła i modliliśmy się nie tylko ja, ale też moja żona i moje dzieci, cała czwórka. Kiedy ja zacząłem się modlić, to słyszałem, że moje dzieci z tyłu modliły się w językach w tym momencie. Anastazja, pamiętasz? Dawid, pamiętasz? Tak było. Czyli one były świadkami tej prostej, zwyczajnej modlitwy, która dokonała takiego cudu. Podźwignęła do życia człowieka. Halleluja! Nie dlatego, że jakoś się staraliśmy się, a zaufaliśmy Jezusowi, który żyje, czyli w twoim życiu wszystko się zmienia, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstały objawia się w tobie. A jak to robi? Poprzez wiarę. On żyje, my wierzymy w Jego zmartwychwstanie i zmartwychwstały Jezus wszystko zmienia. Jego zmartwychwstanie wszystko zmieniło. I my pozwalamy poprzez wiarę działać Jezusowi w twoim życiu. Amen. Amen. I w ten sposób łaska dociera do nas. I w ten sposób, kiedy ty chodzisz ze zmartwychwstałym Jezusem, ty będziesz miał moc być lepszym ojcem, lepszym mężem, ewangelizować bliskich, chodzić na ewangelizację, robić jakieś inne rzeczy. Ale jeśli tego nie czujesz w sercu, że musisz, że to robisz, poczekaj. Ja oficjalnie daję pozwolenie, poczekaj. Napełnię się łaską. Ale jeśli już czujesz, że jesteś napełniony łaską, żeby działać, potrzebujemy współpracowników. Tak jak na przykład dzisiaj zachorowało dwie osoby, nie mogły dzisiaj obsługiwać kamery, nie mogą obsługiwać. Potrzebujemy współpracowników, ale jednocześnie wiem, że nie chcę was namawiać i ciągnąć na siłę. Ja chcę, żeby ciebie pociągnęła łaska. Kiedy łaska ciebie pociągnie, będziemy najbardziej zmotywowanym kościołem w Warszawie. Nie dlatego, że ja będę nad tobą stał z batem, ale dlatego, że łaska będzie cię motywowała, podnosiła, umacniała. Amen. Halleluja! Dajmy Bogu chwałę! Halleluja! Halleluja, halleluja. Dziękuję ci, Jezu. Jeszcze na koniec tylko powiem tak. Kiedy Paweł opisuje, że jego Ewangelia polega na zmartwychwstałym Jezusie, to wszystko skłania się do jednego. Powiedziałem, spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Nawet nie uwierzenie w tego, co Jezus uczył za życie. On nie powiedział, spotkałem zmartwychwstałego, a później on mnie wysłał do apostołów, a apostołowie mi wyjaśnili całą naukę Jezusa od pierwszego roku do trzeciego roku jego nauczania. Nic z tych rzeczy nie powiedział. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem wszystko zmienia. Amen. Powstajmy do modlitwy. Proszę o uwielbienie też. Halleluja. Podziękujcie najpierw swoimi słowami, powiedzcie, albo pomódlmy się razem najpierw, dobrze? Powiedzcie, drogi Jezu, zmartwychwstałeś i żyjesz. Dziękuję za Twój krzyż. Dziękuję za Twoją łaskę. I że nie jestem zbawiony z uczynków. Jestem zbawiony z łaski. I Ty działasz we mnie. Ty żyjesz, mój Panie. I ja mówię do wszelkiej ciemności, która próbuje atakować moje życie. Jasność!
Niech będzie jasność. Ogłaszam światło w każdą niezrozumiałą sytuację. Bóg jest moim Panem i Ojcem. Tata, dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie, za to, że oddałeś Jezusa na krzyż. Ty jesteś wielkim Bogiem. Chwała Ci. Alleluja, alleluja. Chwal Go teraz, chwała Ci. Chwała, chwała, chwała. Mów Mu, chwała Ci, Jezu. Jesa tala mahera. Ila rabokosum baria. Chwała Ci. Chwała, chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Jezu. Mów Mu. Otwórz usta i mów, bo wiara mówi. Łaska mówi. Halleluja. Wywyższamy Cię. Mów Mu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie. Jezu, Jezu, Jezu. I araba gete gandalama. Eki tolo baba besekida. Ali ara gesen dorororome. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy, wywyższamy Cię. Halleluja. Halleluja. Chwała, 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 chwała. Chwała, 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 chwała. Król królów. Tobie cześć, Tobie uwielbienie. Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi. Niosłeś na ramionach ciężar moich win. Nic nie mogę dodać do ofiary Twej. To nie moja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska Twa. Najwspanialszy dar, źródło mojej siły, dzięki łasce Twej. To nie moja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska Twa. Źródło mojej siły, dzięki łasce Twej, dzięki niej. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja la la ma sendara begede araba. Blisko mego serca, Twoje serce jest. Dusza moja wielbi, pragnie oddać cześć. Nic mnie nie odłączy od miłości Twej. To nie Twoja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska Twa. Najwspanialszy dar, źródło mojej siły, dzięki łasce Twej. To nie moja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska Twa. Najwspanialszy dar, źródło mojej siły, dzięki łasce Twej. Żyj moja moc, nie moje starania,
to nie moja mądrość, to łaska Twa. Najwspanialszy dar, źródło mojej siły, dzięki łasce Twej. Jeśli dzisiaj jesteś pierwszy raz albo drugi na nabożeństwie i chcesz oddać życie Jezusowi, przyjąć Jezusa jako Pana do swojego życia, przyjąć zbawienie, przyjąć Jezusa jako jedynego Zbawiciela, jedynego Pana twojego życia. Ja chcę się pomodlić za ciebie. Jeśli potrzebujesz, chciałbyś takiej modlitwy, podnieś rękę. Jeśli chcesz, żeby Jezus stał się twoim Panem, Zbawicielem, chcę się pomodlić za ciebie. Czy ktoś chciałby? Tak, chcecie, fajnie. Ktoś jeszcze? Możecie do mnie podejść. Podejdźcie do mnie. Dajcie chwałę im za tę decyzję. Chodźcie tutaj. Czy ktoś jeszcze?